Ja mistrz, wyciągam dłonie, wyciągam aż w niebiosa i kładę me dłonie na gwiazdach, jak na szklannych harmoniki kręgach. To nagłym, to wolnym ruchem kręcę gwiazdy moim duchem. Milion tonów płynie, w tonu w milionie, każdy ton ja dobyłem. Wiem o każdym tonie. Zgadzam je, dzielę i łączę, i w tęcze, i w akordy, i we strofy plączę, rozlewam je we dźwiękach i w błyskawic wstępach. Gucio, kilkadziesiąt lat przyjaźnimy się i też pracujemy razem. Skąd się wzięła ta przyjaźń? Ty zawsze mówiłeś, że mamy podobny typ inteligencji, podobną wrażliwość. Podejrzewam też, że jakiś rodowód kulturowo-obyczajowy. Twoje Wilno jest takie samo jak mój Kraków, jak mój zwierzyniec w Krakowie. Nie wiadomo, skąd żeśmy się wzięli w grupie, która przysięgła sobie wierność na śmierć i życie. Nas było, wiesz, w tej grupie 3 dziewczyny i 4 chłopaków. Co myśmy wtedy robili? Czytaliśmy, słuchaj, czytaliśmy bardzo dużo. Trzeba było przeczytać całą lekturę prozaicką naszych czasów, to znaczy Sienkiewicza, Prusa, Rejmonta, Żeromskiego, ale także i poetów. Prześcigaliśmy się w konkursach poetyckich, kto mianowicie najdłużej nauczył się na pamięć Mickiewicza, Słowackiego. I na to wszystko, mój drogi, spadł nagle kataklizm, straszny topór wojny. Skończył się świat, Tadzio, jak pamiętasz. Trzeba było się ustosunkować do nowego świata, do nowej rzeczywistości. Na peryferiach Krakowa jest taka stacyjka kolejowa, nazywa się Bonarka. I z tej stacyjki odjeżdżał pociąg rano zawsze, wcześnie. Prawdopodobnie wożąc jakichś robotników tam gdzieś. Myśmy wsiadali do tych 2 wagonów, bo tylko 2 wagony były. I wysiadaliśmy w Kalwarii Landskoronie. Nie wiem, czy wiesz, Tadzio, czy pamiętasz, jak wyglądają ostrężyny. Ostrężyny. Nie bardzo. Zwłaszcza rano, kiedy gdzieś koło 6 rano pokryte są rosą i wyglądają tak, jak czarne perły świecące i są niezmiernie zmysłowe. Otóż wyobraź sobie, że była taka dziewczyna, co jadła te ostrężyny i miała buzię pełną nich i wargi aż granatowe od tej czerni. I była tak zmysłowa, że nie sposób było nie chcieć podejść do niej i zbliżyć usta do jej ust. I wtedy nagle wybuchnęła tokata i fuga de dur, o ile pamiętam, Jana Sebastiana Bacha. W tym lesie pobiegliśmy jak szaleni do źródła tego dźwięku. I okazało się, że miejscowy organista ćwiczył sobie na organach właśnie ten utwór. Nie było innego sposobu, tak, usiedliśmy w ławce. Ja się pochyliłem do jej ucha i powiedziałem: kocham cię i chcę, żebyś była moją żoną do śmierci i po śmierci i w ogóle wszystkie możliwe przysięgi. Zaczęło się nasze dojrzewanie, Tadziu. Nikt nas nie ostrzegał, co nam grozi. Szliśmy po prostu do przodu zgodnie z naturą, z instynktem. W końcu
uczuciami wszystkimi. A dobra opatrzność czuwała, żeby nam było z tym dobrze. Nawet jestem pewien, że cieszyła się trochę. Wiesz, Guciu, że ja kiedyś z ciebie strasznie się bałem. Ty byłeś w takim uderzeniu aktorskim i właśnie zapanowałeś na całą teatralną Warszawą. I ja chciałem cię do Salta namówić, żebyś zagrał i się tak bałem. Stasiu Dygat pomógł, zaprotegował. Ale znamienna była praca przy Lawie twojej. Tak. Ja czułem od razu, że jest w porządku. Znaleźliśmy się w Wilnie, ja się znalazłem u siebie. Wszystko, XIX wiek jeszcze gdzieś tam prześwitywał. Ja tak musiałem troszeczkę, Tadzie, żeby to tak powiedzieć, ten tekst obecnie. Współcześnie. Żeby był tak jak obecne pojmowanie języka. Guciu, ale jak montowałem tą wielką improwizację, za każdym razem czułem za sobą jakąś dziwną natrętną obecność. Odwracałem się, tłum stał, bo z wszystkich sąsiednich montażowni ludzie przybiegali posłuchać tej wielkiej improwizacji. Lepiej niż i twoje archanioły, wart, żebyś ze mną władzą dzielił się na poły. Jeśli mnie zgadł, odpowiedz! Milczysz? Ja nie kłamię! Milczysz i ufasz, że masz silne ramię. Wiedz, że uczucie spali, czego myśl nie złamie. Widzisz to moje ognisko uczucie? Zbieram je, ściskam, by mocniej pałało. Wbijam w żelazne woli mej okucie, jak nabój w burzące działo. Odezwij się! Ostrzelę przeciw twej naturze. Jeśli w gruzy jest burzę, to wstrząsnę cały państw twoich obszarem, bo wystrzelę głos całe obręby stworzenia. Ten głos, który z pokoleń pójdzie pokolenia, krzyknę, żeś ty nie ojcem świata, ale... Dostałem telefon niedawno od jakiejś panienki z telewizji, która mnie zapytała, skąd się bierze fascynacja aktorstwem w ogóle i na czym polega filozofia aktorska. Powiedziałem, że nie wiem, na czym polega filozofia aktorstwa. Wiem natomiast na pewno, że człowiek od zarania do późnej starości marzy o inności, o byciu kimś innym niż jest w istocie. Żeby, marzy o tym, żeby pozbawić się wad na rzecz zalet, że silny chce być słabszy i delikatny, że delikatny i chuchrowaty chce być mocarzem, siłaczem i tak dalej. To już najlepiej widać u dzieci. Wszystkie dzieci się przebierają w różne te kostiumy dziwaczne, jak gdyby dzieci chciały się ukryć przed własną osobą, że przedstawić się w innej osobie zupełnie, nieoczekiwanej. Jeżeli idzie o dorosłych, to wtedy sprawa się nieco komplikuje właśnie. Bo aktorstwo nie jest niczym innym, tak mi się wydaje, tylko materializacją marzeń.